Jesteśmy ciekawi tego, jak ją zaprezentuje, przedstawi, jaka jest aranżacji z muzyką. To jest ciekawe i na to przyjechaliśmy w sumie, przyszliśmy. Fajne jest to, że jest klimat taki bardzo rodzinny, siedzimy sobie przy piwku i czekamy, aż Czesław wystąpi. Znamy go z telewizji, jest bardzo oryginalny, jego wypowiedzi są oryginalne, ma trochę takie ADHD powiedzmy. Chciałam oczywiście zobaczyć koncert na żywo, bo spotkałam się i poznałam właściwie Czesława w show Kuby Wojewódzkiego. No i dzisiaj jestem tutaj, powiem szczerze, płytę z interpretacją właściwie Czesława Miłosza kupiłam chyba 3 dni temu, czyli jeszcze nie zdążyłam sobie posłuchać. Mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się coś tutaj posłuchać se i ocenić, bo ja lubię raczej na żywca niż tam na płycie, czyli bardzo się cieszę, że jestem tutaj. Po prostu ja nienawidzę poezji śpiewanej, nienawidzę jak muzyka jest smętna, gdzie wystarczy jakąś nudną melodią wypowiedzieć ładny tekst, który jest pisany i wtedy ja przestaję słuchać, więc nie jestem pewien, czy mi się udało, ale według mnie zrobiliśmy z muzykami, z kolegami, przyjaciółmi, z Danii taką płytę, gdzie ten miłość stał się troszeczkę nasz. No i dlatego chciałem po prostu, a oprócz tego, kto ma robić Miłosza, jak nie ja? Nazywam się Czesław, jestem reemigrantem i mam meldunek naprzeciwko kamienicy, gdzie Miłosz mieszka ostatnie 10 lat w swoim życiu, więc to jest chyba logiczne, że to ja muszę zrobić. Co to w ogóle za określenie? Czy wy w Czechach macie takie, ci to są w ogóle z Czech? Przepraszam, że ja panu musiał dzisiaj pokazać jakąś ścieżką. Potem z Polkami, ale jak przyciekam, jak to jest Czeską i lubi mnie, mówcie mi to, kurde. No mówcie mi to. O kurde, to są zawsze sami Polacy. Ja chcę być artystą! Artystą! Dlatego spotkałem mniej ludzi, mam przyjaciela z Pszczyny i on powiedział mi, że jeżeli chcę być artystą, mam zamieszkać w Krakowie. Więc mam KR021JG na swojej rejestracji i przysięgam wam, nawet w Czechach, jak jadę na autostradą, to jest szacunek. Artysta! Ja nie będę dzielił publiczności na inteligencję czy nie. Tego nigdy nie robiłem i według mnie, ja sam nawet nie wiem, czy ja to rozumiem, ale mi się wydaje, że normalny człowiek czuje i my nie musimy rozumieć Miłosza, nie musimy go, nie wiem, się wgłębiać. Wystarczy posłuchać taki postój zimowy, według mnie, który jakby muzycznie i tekstowo mówi za siebie i ja nie muszę wiedzieć, w jakim kontekście Miłosz to pisał, jakie były stosunki wtedy między Polską a to, co się działo obok, wokół, wystarczy, że ja zacząłem grzebać i ja musiałem znaleźć coś dla siebie, więc jak się śpiewa, a jednak byliśmy do siebie tak podobni z całą naszą mizerią penisów i wagin, to wtedy ja to rozumiem, wtedy ja tego Miłosza rozumiem i go czuję, ale to już tyle, że od słuchacza. Okej, okay. Więc to naprawdę jest gruba jazda, ten Miłosz, on to jest polski. Barwy ze słońca są. A ono nie ma żadnej osobnej barwy, bo ma wszystkie i cała ziemia jest niby poemat, a słońce nad nią przedstawia. Chcę nadawać świat ładnej postaci, niech ani patrzy niby prosto w słońce, bo pamięć rzeczy, które widział, straci, łzy tylko w oczach zostaną piekące. Piłem sobie nowego korga. Brzmi fajnie. Brzmi nie jakby postawy. Prawie nie. Niechaj przyklęknie. Niechaj przyklęknie. Twarz ku trawie schyli i patrzy w promień, od ziemi odbity, o, tam znajdzie wszystko, cośmy porzucili, gwiazdy i róże, i zmierzchy, i świty.
aż ku trawie schyli i patrzy w promień od ziemi odbity. Tam znajdzie wszystko, cośmy porzucili, gwiazdy i róże i zmierzchy i świty. Jechałem raz z Krakowa do Pragi, przekroczyliśmy granicę i na czeskiej stronie ja myślałem, że ja kupię bilet dalej, bo miałem tylko bilet do czeskiej granicy. I ja stoję swoimi polskimi złotówkami i mówię tej pani, proszę pani konduktor, ja nie mam, ja mam tylko polskie złotówki. A ona mówi do mnie po czesku, a wiesz co możesz z tymi polskimi złotówkami? Tak mogę zrobić! No i musieliśmy wysiąść w takiej małej wiosce w ogóle w Czechach, o trzeciej nad ranem. Szanowni Państwo, byłem pierwszy raz w Cieszynie w 2000, kurde, w 1990 roku, w 99 mój kolega wziął. Wiesz co? Z Pszczyny do Cieszyna jest tak blisko i nagle są Czechy, jest fajnie. Dzisiaj na się naprawdę zrobiło trochę więcej kolorowo niż wtedy, bo było tak ten i... Ja marzę o wakacjach w styczniu i lutym, a specjalnie teraz w grudniu zamykam się na 4 dni, bo dzisiaj, szanowni Państwo, dzisiaj jest światowa premiera gry Nintendo Legend of Zelda Skyward Sword. Ja gram Nintendo od 8 roku życia i przysięgam, że to jest ludzie, którzy myślą, chłopacy, wy, którzy myślicie, że wy gracie gry komputerowe albo na komputerze, na jakichś konsolach, a nie graliście nigdy japońskiej, mistrzowskiej gry Legend of Zelda, wy nigdy nie graliście gier komputerowych, wy tylko myślicie, że wy gracie. Moja matka płaciła za lekcję pianina. Ale tego nie słuchać. I za kordon też. Ale przyznam, szanowni państwo, że jeżeli coś, na czym się grałem, to były gry komputerowe. Zelda! Dzisiaj jest premiera Skyward Sword! Pan wie o tym! Dzisiaj jest premiera. Ja tak nienawidzę tych takich graczy. O kurde! Diablo i coś tam i Counter Strike czy tych pecetów. Rozumiem to! Zrobiliście na pececie grać, ale jestem snobem, z nami. Urodzony w Polsce. Ale odbiło. Ja lubię japońskie gry komputerowe, Nintendo! Legend of Zelda. Kto nie grał Legend of Zelda? I że ty nie nawet myślałem, że myście! Zasady nie przepijam na trzeźwo, lecz nawet zasady są zmienne. Nie kalam się myślą zbereżną. Z reguły nie sypiam bezsennie. Hey boy, now you've met this girl. Please go down on this girl and then talk to this girl. Piszę o ciężkich porankach, bo układane mam plany, a nie jest to przecież sielanka, póki na nogi nie wstanę i każdy plan można zmienić, lecz wolę życie bez planu. Odkurzę mieszkanie, zdobędę mury Liban. Oj, ja nie wiem, ja na pewno bym chciał troszeczkę być w telewizji wiosną. Chciałbym znowu być troszeczkę w telewizji, ja lubię telewizję, telewizja jest fajna. Trochę posiadłem w telewizji, a tak to bardzo bym chciał chyba grać koncerty dalej. Ja, to jest to, co ja robię. Dzisiaj jesteśmy w małotenkim klubiku Dziupla, będzie około 100 osób i kocham grać, mam nadzieję, że z muzykami, ale... Na pewno w przyszłości będzie coś o emigrantach i będą piosenki ze szuflady. Bo ile młodych dziewczynek pisało cudowne wiersze, jak miały 15 lat, też się wstydzą tych wierszy, a Czesław je weźmie, wygrzebie i cudownie wam zaśpiewam. So if it's good for you, then it's good for us. We won't be the few that never was. But please don't question what we've done to all the others, we now love as one. Szanowni Państwo, jak chcecie usłyszeć, jak ja Czesław szeplenie Miłosza na żywo, to proszę wejść na stronę czesławśpiewa.com, tam są koncerty, a zaczynamy teraz 27 października, listopada 2011 roku, czyli za... Czyli niedługo, 27 listopada, Andrew Hobby, gramy koncert i gramy akustycznie i gramy to, co nie jest poezją śpiewaną i to, co nigdy nie będzie poezją śpiewaną.
klikamy pop, teatralny pop. Jak ktoś chce płakać, to postój zimowy, to wejdźcie na YouTube, napiszcie Czesław, śpiewa, postój zimowy i będziecie płakać. Obiecuję wam to. Nie ściemniam, mówię prawdę, a telewizja nigdy nie kłamie. Cześć.